Ja nazywam się Jelanta Gradowska i jestem przedstawicielką Krajowego Biura i Twinning i jestem tutaj osobą od moderacji, czyli będę zajmowała się aspektami technicznymi w tle oraz wspierała Państwa przez cały czas trwania webinarium na czacie. Rozpocznę wydarzenie i zakończę, czyli pojawię się również na jego podsumowaniu w okolicach godziny 20.00. Będziemy się widzieć ponownie, a teraz poświęcę chwilkę na to, aby przekazać Najważniejsze informacje, bo być może część z Państwa dopiero po raz pierwszy bierze udział w webinariach e-twinning, więc postaram się szybciutko zająć Państwu dosłownie parę minut i przekazać najważniejsze informacje. Zachęcam na starcie właśnie do tego, aby korzystać z czatu, bo to jest opcja webinaryjna na Microsoft Teams, więc mają Państwo dostęp właśnie do tej przestrzeni czatowej. I, i moje pierwsze pytanie to jest, czy właśnie brali Państwo udział wcześniej w webinariach e akurat? Bo my głównie działamy na platformie eTwinning Live, działamy wewnętrznie, po zarejestrowaniu nauczyciel ma dostęp do e, większości webinariów oferowanych przez Krajowe Biuro eTwinning. A ta seria wyjątkowo odbywa się na przestrzeni e, platformy MS Teams e, i z Panią Agnieszką spotykamy się już po raz czwarty w, w ramach serii Narzędziownik eTwinera. Widzę, że Państwo piszą, że niektórzy są po raz pierwszy, niektórzy po raz drugi, więc tym bardziej zachęcam do tego, aby zainteresować się całą ofertą doskonalenia zawodowego, którą oferuje Krajowe Biuro i Twinning. O tym jeszcze chwilkę będę mówić na ostatnim moim startowym slajdzie. Przypominam, że czat służy właśnie do tego, aby komunikować się z nami, więc jeśli będą państwo mieli jakieś problemy, to proszę, dzwonić, proszę pisać. Przepraszam, nie dzwonić, bo w tej chwili jesteśmy w opcji webinaryjnej, więc odpowiadamy na czacie. Widzę też odpowiedzi, że niektórzy z państwa są kilk, już kilka razy brali udział, więc cieszę się tym bardziej niezmiennie, że mamy również stałych bywalców na dzisiejszym spotkaniu. Czas trwania naszego spotkania, Agnieszko, 90 minut, tradycyjnie, tak? Nic się nie zmieniło, czwarte spotkanie z serii i również e, kończymy w okolicach godziny 20. Jeśli chodzi o materiały, będziemy dzielić się zarówno nagraniem, jak i prezentacją z dzisiejszego spotkania. W nagraniu oczywiście znajdą Państwo więcej rzeczy niż w prezentacji, więc e, zachęcam powolutku do tego, e, aby polubić nasz kanał, ale o tym jeszcze na kolejnym slajdzie. Nasze wydarzenie będzie certyfikowane. Pod sam koniec i również za chwilę jak zniknę, postaram się Państwu udostępnić, albo może umówmy się, że pod sam koniec będzie, żeby już nie mieszać. Na sam koniec udostępnię Państwu ankietę, która jest listą obecności i na podstawie tej ankiety będziemy wysyłać Państwu certyfikaty uczestnictwa, więc bardzo proszę o uzupełnienie tej ankiety i na jej podstawie będziemy wysyłać do Państwa w ciągu 14 dni certyfikat uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu. E, śledzę jednym kątem oka czat, ale mam nadzieję, że Agnieszka również tam zerka, więc jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to proszę z niego korzystać. Ja już sobie też otworzę go, żeby dobrze widzieć, ale już wszystko widać. Okay. No i wracając do naszych form doskonalenia zawodowego, to serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby jeśli Państwo nie posiadają konta na platformie e-Twinning Live, to założyć sobie takie konto nauczyciela. Hmm, Taka opcja jest dostępna dla wszystkich aktywnych nauczycieli, czyli osób pracujących w szkole, państw w szkole e, na zasadach szkoły państwowej realizującej podstawę programową. E, program E-Twinning sam w sobie jest programem Komisji Europejskiej, czyli programem Unii Europejskiej i każdy nauczyciel ma do tego programu dostęp za darmo. Więc takie konto zakładacie sobie Państwo również bezpłatnie. Poza współpracą międzynarodową, która jest jakby pierwszym filarem programu eTwinning. twinning Program również wspiera nauczycieli i stawia na ich rozwój, wykorzystując technologie. Sama realizacja projektów międzynarodowych odbywa się za pomocą technologii, bo w formule online, więc staramy się, aby nauczyciele wykorzystywali jak najwięcej narzędzi, które pomogą im współpracować z partnerami z całej Europy w ramach właśnie realizacji projektów eTwinning, ale później oczywiście te narzędzia przydają się świetnie do tego, aby korzystać z nich podczas lekcji, czy też podczas edukacji zdalnej, która już za chwileczkę przed Państwem, ponownie chciałoby się powiedzieć, to już staje się taką trochę codziennością, prawda? A my w eTwinning działamy od 15 lat w ten sposób. Proszę sobie wyobrazić, czy te wszystkie projekty online... Realizowane są właśnie w ten sposób od 15 lat, czyli w formie edukacji zdalnej partnerzy łączą się ze sobą nawzajem i e, starają się zrealizować e, cały projekt i twinning właśnie w ten sposób. I jeszcze oczywiście zachęcam Państwa, jeśli ktoś z Państwa dzisiaj wylądował tutaj pierwszy raz, aby zajrzeć na nasz kanał na YouTube eTwinning Polska. Tam znajdą Państwo nagrania z wcześniejszych spotkań z panią Agnieszką. Tak jak wspomniałam na starcie było ich będzie ich cztery, bo to jest nasze czwarte, ostatnie z serii. Natomiast y, wszystkie webinaria i Twinning są nagrywane i dzielimy się nagraniami z Państwem właśnie na naszym kanale na YouTube eTwinning Polska, więc... Jest też możliwość w ten sposób dostać się do nagrań, do zrealizowanych webinariów, które już się odbyły, jeśli oczywiście nie są Państwo naszymi e czyli nie posiadają konta na platformie e live, bo tam głównie realizujemy wszystkie webinaria z różnych serii, nie tylko narzędziownik, ale też są to webinaria, które prezentują dobre praktyki, czy też pokazują w jaki sposób nauczyciele realizują projekty e na różnych poziomach edukacyjnych i na różnych przedmiotach, więc zachęcam serdecznie do przejrzenia tego kanału. Już powolutku będę oddawać przestrzeń, bo porwałam ponad 5 minut, a powinnam troszkę mniej. Widzę małe krzaczki, ale to może jest e, na szczęście te krzaczki. Trochę jak choinki wyglądają. No Dobre. Świątecznie tak. się robi. Nie będę i prezent <słuch> na koniec. Nie będę już zawracać głowy, przekazuję Państwu głos. Obstawiam, że większość z Państwa wie, kto dzisiaj prowadzi, kto jest dzisiaj głównym prelegentem, oczywiście pani Agnieszka Halicka. Dla nas jest ona ambasadorką programu eTwinning, twinning ale jest również ambasadorką różnego rodzaju narzędzi TIC, które wspomagają edukację, m.in. Geniali, Wakelet, Flipgrid yy, i oczywiście jest yy, również członkinią Superberflów i yy. E, zdobyła odznakę Microsoft Innovative Educator Expert, więc te ręce, które dzisiaj, ręce, które dzisiaj Państwu przekazuję, przekazuje, są na pewno e, rękami osoby doświadczonej, która aktywnie korzysta z narzędzi TIK i wdraża je w projekty i twiniki, nie tylko, więc zostawiam Państwa z Panią Agnieszką, jestem w tyle, jeśli będą jakieś pytania i wracam przed godziną 20, aby podsumować spotkanie. Dziękuję A, bardzo Jolu za to wytrękujące wprowadzenie. <gry> Dziękuję dzieła, do bardzo. Dobra. Dobry wieczór, bardzo mi miło, że ponownie mogę tutaj e, gościć i opowiadać Wam po prostu o moich e, ulubionych narzędziach i o tym, jakie je wykorzystuję. Do tej pory odbyły się trzy spotkania. E, wiem, że d, d, nagrania z dwóch z nich już są na kanale eTwinning Polska i naprawdę gorąco zachęcam do oglądania, obejrzenia tych nagrań, ponieważ tam e, skupiałam się na, bardziej tak na pojedynczych, e, na a dzisiaj po prostu jest temat, który uwielbiam, czyli zajmiemy się tematem app smashing, czyli łączenia różnych aplikacji. Już za chwileczkę udostępnię ekran. To też zawsze, zawsze z tym jest sporo zamieszania, bo ja się nie skupiam tylko na pokazywaniu prezentacji, ponieważ mam zawsze Wam do pokazania bardzo dużo rzeczy i lubię pokazywać je w praktyce, czyli, czyli właśnie pokazywać w jaki sposób możemy z tego wszystkiego korzystać. Dobra, to teraz tak, przerzucę sobie materiały tutaj z tej strony, prezentację również i zaraz zobaczymy. Co takiego, co takiego jest do, do zrobienia? Już chwileczkę. Zawsze, zawsze, zawsze chwilkę mi to zajmuje, żeby... Będę też cały czas zerkała na czat, więc na spokojnie może, możecie cały czas cały czas się ze mną komunikować, możecie pytać, będę starała się odpowiadać na bieżąco na wszystkie możliwe pytania. Dobra, mam nadzieję, że widać mój ekran, powinna być widoczna prezentacja i tu po prostu zaczynamy sobie tak na szybko od celów tego webinarium. Porozmawiamy w ogóle o tym, czym jest up-smashing. To jest takie pojęcie, które ja głównie kojarzę z grup zagranicznych, od takich edukatorów jak na przykład Cathy Kiercznowski, która też jakby no, bardzo dużo na ten temat prowadzi webinariów, szkoleń. Dużo, dużo edukatorów ze Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle z krajów anglojęzycznych bardzo mocno też to pojęcie propaguje. Ja myślę, że my wszyscy znamy w ogóle, Mniej więcej no, stosujemy to, stosujemy właściwie tę ideę up smashing ponieważ e, łączymy, te, łączymy bardzo często różne narzędzia, żeby osiągnąć jakiś ciekawy efekt. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy, w jaki sposób te narzędzia łączyć, po co, jakie efekty możemy osiągnąć, więc też mam nadzieję, że nie tylko ja podzielę się z Wami moimi przykładami, pokażę w jaki sposób ja te narzędzia ze sobą łączę, ale także no, będę chciała Wam dać okazję do tego, żebyście też coś właśnie zaproponowali albo powiedzieli, jeśli będziecie mieć jakiś pomysł, też śmiało się tym dzielcie e, na czacie. Dobra, teraz o, właśnie, a zaczniemy sobie w ogóle w, w ten sposób. Wyjdziemy od tego, co, co wy wiecie, od Waszych doświadczeń. I tu właśnie chciałam Was zapytać o to, jakie narzędzia TIC zdarza się Wam najczęściej łączyć. Na pewno macie jakieś swoje ulubione aplikacje, które najczęściej wykorzystujecie na lekcji. I często jest tak, że jedna aplikacja nie wystarcza nam, żeby osiągnąć efekt, taki jaki sobie założyliśmy, i musimy jakoś je ze sobą połączyć. Czyli na przykład jedna bardziej zaawansowana graficznie, tam sobie coś możemy stworzyć. I tu miałam taką prośbę do Was. Od razu możemy przetestować, jak działa Wakelet. Szczególnie kieruję to do osób, które nie pracowały do tej pory na Wakelecie. Mam tutaj kod QR, który można sobie zeskanować telefonem i zaraz Wam właśnie pokażę, na czym polegało zadanie. Za chwileczkę też wrzucę kod do tego Wakeleta, tak, to jest, to, jest ten, to jest ten Wakelet, kod taki, znaczy link, po kliknięciu w ten link będziecie mieli możliwość współpracy na Wakelecie, Słuchajcie, na tym, który tutaj teraz widzicie, mam nadzieję, że go dobrze widać, wystarczy, że w niego klikniecie. Jeśli jesteście zalogowani, korzystacie z Wakeleta, to spokojnie wejdziecie do, będziecie mogli kliknąć, edytuj i edytować. Jeśli nie jesteście zalogowani, poprosi Was o to, żeby wpisać na przykład swoje imię, pseudonim. Wpisujecie to imię lub pseudonim i następnie macie, e, macie dostęp do takiego przycisku, edytuj. I wystarczy go edytować i to, co teraz piszecie na czacie, o, widzę, że spójrzcie już, część osób tutaj mamy, widzimy, że, że jest was tutaj coraz więcej i wystarczy na przykład, jeśli klikniecie taką ikonkę Dodaj tekst, cyk. I na przykład, jeśli chcę się podzielić tym, że na przykład łączę Canva i Geniali, mogę napisać, że właśnie to, to co piszecie na, na czacie, zobaczymy co najczęściej nam się pojawi, Canva plus Geniali i u mnie jeszcze jest plus Flipgrid. to jest to właśnie moje połączenie najczęstsze plus Wakelet. Są aplikacje, na temat których najczęściej, najczęściej mówię. Macie tutaj taki mój przykład. Jeśli ktoś właśnie, może łączycie Learning Apps z geniali, tworzycie jakieś prace, w których na każdym kolejnym slajdzie znajdują się jakieś kolejne zdania. Może ktoś tworzy WordWall łączy z jakimiś, innymi, z jakimiś innymi aplikacjami. Widzę właśnie, że na czacie, na czacie fa właśnie fajnie, fajnie piszecie. Jeśli macie jakieś, tylko też wiecie, na czacie to co mamy tutaj na czacie, to nam zniknie, a jeśli chcecie się podzielić tak, żeby to nam gdzieś zostało, właśnie jakie mamy, jakie mamy tutaj połączenia, no to właśnie Was zapraszam do tego, żeby dodać coś do tego, do tej kolekcji na Flipgridzie. Po prostu jako, jako tekst. Oj, widzę, że już super właśnie pojawiają się na przykład geniali World Wall Padlet, Learning Apps, Canva plus Wakelet. Fajnie to wychodzi i będzie można właśnie zobaczyć, kto, które połączenia są najbardziej popularne wśród nas. Wakelet, Canva i Book Creator też super połączenie. Book Creator, teraz w ogóle powstała nowa grupa dotycząca Book Creatora, Book Creator Polska i nawet oni mają dzisiaj szkolenie właśnie wewnątrz tej grupy, które będzie bezpośrednio po naszym, czyli można z jednego webinarium przejść na drugi i poznać takie narzędzie jak Book Creator, który też jest świetny właśnie do app smashing, do łączenia różnych aplikacji. NIRPOD to jest właśnie też narzędzie, które ja poznałam dzięki Marcie Florkiewicz-Borkowskiej, ale muszę faktycznie jeszcze zgłębić, bo wiem też, że ma super integrację z, z właśnie z narzędziami, które bardzo, bardzo lubię. Wiklech um, się nie, nie otwiera, ale w przeglądarce powinno dać się otworzyć. Wiesz, powinno, powinno dać się otworzyć. Ja jeszcze raz Wam dodam link, link do tego Wakeleta. Jakby ktoś z Was miał też jakiś przykład. E, macie na przykład jakąś ciekawą, e, ciekawą pracę, którą byście chcieli się podzielić. a ja później też postaram się wrzucić parę takich przykładów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, właśnie do tej kolekcji, e, żebyście też mogli do nich sięgnąć i zobaczyć w ogóle, jak to, e, jak to wygląda. E, zaraz e, podam jeszcze raz taki link właśnie, dzięki któremu będziecie mogli współpracować i będziecie mogli tutaj dodawać różne rzeczy o jeśli się otworzył, ale nie można nic napisać, to pewnie dlatego, że jeszcze trzeba kliknąć tutaj przycisk edytuj i w momencie kiedy klikniemy edytuj to można pisać. Ja najczęściej korzystam, znaczy bardzo często korzystam na przykład z jakichś formularzy, na przykład formularzy Google lub Microsoftu, albo korzystam z Mentimeter, żeby zebrać jakieś informacje, ale bardziej pod kątem takich właśnie pojedynczych. Jeśli bym chciała na przykład zebrać informacje na temat, z jakich aplikacji najczęściej korzystacie, podejrzewam, żebym wykorzystała Mentimeter, ale tutaj zależy mi też na przykładach, jakie, jakie um, lubicie mieć połączenia, czyli jakie narzędzie, z jakim narzędziem najbardziej lubicie łączyć, jeśli ktoś, Wakelet ze wszystkim, tutaj też się z tym zgodzę, że Wakelet możemy połączyć ze wszystkim, w ogóle zaczynamy od Wakeleta i o nim będziemy mówić na samym początku. Canva Geniali Code QR Wakelet. Bardzo mnie cieszy, że też jak widać, korzystacie często z tych aplikacji, które ja uważam za takie bardzo uniwersalne i takie, które właśnie możemy wykorzystywać do bardzo różnych celów edukacyjnych i oni dzisiaj będziemy mówić najwięcej, później może będą jeszcze jakieś przykłady, przykłady od Was. Zachęcam Was też później, będziecie mieć dostęp do tego Wakeleta. Postaram się też zamieścić też te kolekcje gdzieś w grupach. O, chyba mnie na chwilkę wyrzuciło. Dajcie znać, czy, bo miałam taki właśnie sygnał, że przez chwilkę mnie wyrzuciło, czy jestem i czy czy widać moją prezentację. Już jest ok. Tak, jest ok. okay. Już jest ok, dziękuję, dziękuję bardzo. Jakbyście później też chcieli na przykład napisać w jaki sposób łączyć te aplikacje, podać jakieś przykłady, możemy to zrobić w tej samej kolekcji. Po prostu będzie to taki zasób, do którego będziemy mogli wracać i z którego będziemy mogli czerpać inspiracje. Dobra, więc to, to był to był, ten nasz, to był ten nasz początek. Oczywiście możemy też na koniec wrócić do tego, zobaczyć. Będzie też na koniec jeszcze pytanie i wtedy będziecie mogli dodać odpowiedzi. Do na samym, początku, na samym początku tej kolekcji. Wrócę teraz do, do tej naszej prezentacji. Dziękuję bardzo w ogóle wszystkim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Super, cieszę się, że łączycie aplikacje. No, porozmawiamy może troszeczkę więcej na temat app Smashing. Możecie dać znać na czacie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, kto z Was już z spotkał się z tym terminem, e, kto już w ogóle słyszał e, o app smashing, w ogóle słyszał to, to pojęcie, może też oglądacie zagraniczne webinaria, może zdarzyło się to, e, Wam spotkać z tym terminem w jakichś polskich grupach, na przykład na Facebooku, może w ramach realizacji projektów e-twinning podczas współpracy z Waszymi partnerami. E Ojejku, widzę, widzę, że znowu był jakiś problem z, problem chyba z internetem. Mam nadzieję, że to już, że to tylko będzie taka zborga taka, taka chwilowa rzecz znowu zacięło. Tak, ja używam często tego pojęcia. Jakbyście chcieli przeczytać nieco więcej, jakiś czas temu napisałam taki artykuł, chyba, chyba właściwie nie, nie kojarzyłam wcześniej, żeby ktoś w ogóle pisał o app smashing, nowy trend w edukacji, artykuł, który pojawił się na stronie Edu News. Można tutaj zeskanować kod QR lub oczywiście można, można po prostu wpisać tytuł. App smashing będzie to jeden z pierwszych artykułów artykułów, które Wam wyskoczy, tam też będą jakieś dodatkowe materiały, o dziękuję bardzo za wklejenie, to jest właśnie, to jest właśnie ten artykuł i generalnie o co nam tutaj chodzi, właśnie, właśnie o łączenie aplikacji, jedna aplikacja ma zawsze jakieś ograniczenia, Mamy oczywiście aplikacje, które są takimi prawdziwymi kombajnami edukacyjnymi, w których możemy tworzyć na przykład grafiki, prezentacje, infografiki, różnego rodzaju animacje itd., ale w pewnym momencie trafiamy na ścianę, ponieważ w danej aplikacji nie jesteśmy w stanie na przykład nagrać filmu. Albo, albo nie jesteśmy w stanie efektywnie współpracować, albo nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś rodzaju gry. I tutaj wchodzi, przychodzi nam na pomoc właśnie taka możliwość łączenia. Ja w ogóle bardzo zachęcam do tego, żeby też wybierać takie aplikacje, które dają nam możliwość... O, zobaczcie, coś, coś dzisiaj z tym internetem się tutaj dzieje, mam nadzieję, że to jest, że to jest tylko jakiś, że już więcej, przepraszam na chwilkę, sprawdzę w ogóle, czy wszystko jest, jest, jest ok, tak, to u, mnie, to u mnie wyskakują jakieś rzeczy, że coś mnie, a, nie ma przerw, ok, dobra, to jakieś, to już nie będę się w tym, w takim razie stresowała, ok, dzięki, dzięki wielkie. Czyli korzystamy z minimum, słuchajcie, w AppSmashingu korzystamy z minimum dwóch aplikacji. Z minimum dwie aplikacje, które stosujemy po to, żeby stworzyć pracę, stworzyć jakiś materiał, którego byśmy nie dali rady stworzyć przy użyciu tylko jednej, ale oczywiście możemy łączyć więcej, możemy łączyć 3, 4, 5 aplikacji. Może tak być, że jedna aplikacja jest aplikacją bazową, do której podłączamy materiały stworzone w innej aplikacji, ale zaraz może to się zmienić, ponieważ ta aplikacja, która była takim dodatkiem, staje się aplikacją bazową, więc zaraz mam nadzieję, że na przykładach postaram, pokażę Wam, dam radę Wam pokazać, jak te aplikacje wzajemnie mogą ze sobą współpracować. Lecimy dalej i takie narzędzia TIC które ja łączę najczęściej. Wy się podzieliliście w tej kolekcji na Wakelecie tymi swoimi połączeniami, a coś, co ja łączę, wszystko ze wszystkim, najchętniej, Genially, Wakelet, Flipgrid i Canva, to jest taka moja wielka czwórka, ale są oczywiście też narzędzia, które bardzo często dodaję, często korzystam też z narzędzi Microsoft i Google, chociażby po to, żeby udostępniać moim uczniom materiały stworzone w tych moich podstawowych aplikacjach, bo one też są świetnie zintegrowane z narzędziami Microsoft i Google, ale chociażby formularze też mają świetne opcje, mapy Google, świetne mapy, opcje też osadzania, ale także możemy dodawać materiały, ten kto słyszał o projekcie na przykład genialne szkoły albo o planowanym genialnym miejsca, gdzie zamieszczamy, podłączamy do konkretnych miejscowości na mapie Google prezentacje które dotyczą na przykład szkół z danych miejscowości to jest właśnie też taki sposób na łączenie aplikacji właśnie na ten app smashing. Tu pewnie też kojarzycie ikonkę Bitmoji, to też jest coś co bardzo często korzystam i taka aplikacja troszeczkę mniej znana Screen to GIF. Mam nadzieję, że też uda mi się parę słów o tym powiedzieć. To jest aplikacja przy pomocy której ja tworzę gify nagrywając ekran. Jest to bardzo przydatne, ponieważ czasami potrzebujemy jakieś animacji lub filmu ale do niektórych aplikacji nie jesteśmy w stanie dodać, nie jesteśmy w stanie wgrać filmu, ale możemy dodać GIFa. I wtedy na przykład ta aplikacja jest bardzo przydatna. Tak, ja też widzę na czacie, że piszecie też o Learning Apps. Też korzystam z Learning Apps, z Wordwalla. Jest w ogóle cała baza takich aplikacji i narzędzi, w ogóle narzędzi TIC, z których bardzo często korzystam, ale to też w zależności od projektu. Jeśli mam taki projekt, gdzie potrzebuję właśnie stworzyć jakieś gry, które umożliwia mi tworzenie Learning Apps, wtedy wtedy z tego skorzystam. Więc tak naprawdę myślę, że są dziesiątki, setki różnych, różnych innych aplikacji, większych, mniejszych, mniej i bardziej rozbudowanych, które wykorzystuję w miarę tego właśnie, co, co planuję zrobić. No, przejdźmy w takim razie do praktyki i o widzę jeszcze life worksheets. Też, też super opcje, więc mam nadzieję, że później będziecie mieli chęć podzielić się też takimi swoimi doświadczeniami, bo też są narzędzia, na przykład z których no, inne osoby nie korzystały, są narzędzia też, z których na przykład ja nie korzystałam. Czas na triki, przygotowałam dla Was troszkę opcji, zaczniemy od WakeLeta i powiem Wam właśnie w jaki sposób w Wakelecie też można wykorzystać to łączenie aplikacji. Dość dużo czasu poświęcimy na kanwę i tu chciałam Wam pokazać też takie Tricky, o których ja nigdy nie mówiłam wcześniej. Nigdy nie pokazywałam takich pomysłów, będą jakieś takie inspiracje zupełnie świeże i mam wrażenie, że nigdzie tego jeszcze nie było, więc będą takie zupełnie, zupełnie świeże, świeże rzeczy. Później jeszcze o Geniali i o Flipgridzie. Nie wiem, czy wiecie, że Flipgrid i Canva ogłosili ostatnio, że mają partnerstwo i nowe integracje, w związku z tym też parę słów chciałabym temu poświęcić, pokazać właśnie, jak możemy wzbogacać Canwą Flipgrida i flipgridem, jak możemy korzystać z kanwy. Super, widzę, że bardzo dużo też aplikacji pojawia się na czacie, więc też mam nadzieję, że będziecie z tego chętnie korzystać. A ja już przechodzę teraz do naszych tu działań. Przy okazji chciałam Wam jeszcze bardzo gorąco polecić, zbliża się czas zdalnych lekcji i tu też jest taki przy, przykład tego, jak możemy łączyć aplikacje, jak możemy je zderzyć ze sobą, żeby powstała jakaś taka nowa jakość i takim jednym z większych projektów, no nawet nie wiem, czy to nie jest taki największy projekt związany ze zbieraniem materiałów edukacyjnych, są na pewno e, genialne lekcje i to e, z dużą chęcią Wam teraz wrzucę, bo może nie każdy zna, zbliżają się zdalne lekcje. Jest to kolekcja w Wakeletie, czyli zostało tu wykorzystane narzędzie Wakelet do tego, żeby uporządkować materiały w Geniali. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli, moglibyśmy, Geniali samą ma, ma taką opcję osadza, osadzania Geniali w Geniali, czyli ja mogę stworzyć jakiś slajd i tam w, tym, w ramach tego slajdu osadzić interaktywną prezentację, tych slajdów mogę stworzyć setki i poosadzać kolejne prace, ale to byłoby już dość czasochłonne. Nie jestem w stanie współpracować, robić tego jednocześnie, na przykład z setkami nauczycieli i dać uprawnień administratorskich osobom, które będą te zasoby porządkować i albo by się zajmowała tym jedna osoba lub parę osób i w pewnym momencie by zrezygnowała, bo byłoby to bardzo dużo pracy. Oczywiście efekt mógłby być świetny, ale brakuje tutaj w Geniali takiej opcji nadawania nadawania jest permission nadawania uprawnień różnym osobom udostępniania czegoś do współpracy zamykania pewnych rzeczy do współpracy tak? i robienia bardzo uporządkowanych kolekcji w związku z tym tu mamy właśnie taki przykład mamy kolekcje w których są uporządkowane prace w geniali Taka też ciekawostka dla Was, że jeśli ktoś z Was korzysta na przykład z tej kolekcji, czy korzysta z kolekcji wakeletowych, które są pełne geniali, pewnie zauważycie, ja otwieram teraz kolejne kolekcje, ponieważ jakieś kolekcje, kategorie są wsadzone w inne kolekcje, więc możemy tworzyć całą masę podziałów i w ten sposób znakomicie coś segregować i porządkować. Tutaj jest taki dodatkowy myk, czyli Wakelet służy nam jako taka baza, w której porządkujemy prezentacje w Geniali, czyli właściwie są to materiały materiały w Genially, ale Wakelet stanowi taką formę na to, tak? taką foremkę, szufladki, sposób uporządkowania. Ale z drugiej strony mamy też na przykład taki materiał, jak alfabet, wprowadzanie, tak, regał. Ja jestem nauczycielką, bibliotekarką, to wiecie, bardzo, bardzo lubię właśnie takie, taki sposób porządkowania materiałów. Ale na przykład prezentacja pani Jola Poleca, świetna dla nauczycieli pierwszej klasy, start. Zobaczcie, że ona jest. Tutaj jest zrobiony taki meg, że teraz są prace Geniali zapisane w Waklecie, ale te kolekcje w Waklecie. Jak widzicie, tutaj, tutaj jest Wakelet, który jest wsadzony w Geniali, czyli mamy slajd prezentacji Geniali, w który jest wsadzona kolekcja w Wakelecie, czyli i do Wakeleta możemy kładać po prostu prezentację w Geniali, ale także na slajd Geniali możemy wkleić całą kolekcję w WakeLecie, czyli to naprawdę już jest taka bardzo szkatułkowa, bardzo taka szkatułkowa praca i tak naprawdę możemy to wszystko bardzo, bardzo rozbudowywać, a w całej tej kolekcji genialnych lekcji mamy ponad 3000 to już jakiś czas temu było, teraz już nawet nie wiem dokładnie ile, ponad 3000 materiałów edukacyjnych. E, tutaj też e, taki e, przykład właśnie, jak możemy się tym wakeletem bawić, bo to też jest, e, to też jest wakelet. E, e, ja na przykład wakelety... Na przykład wejklety tworzę nie tylko, nie tylko do tego, żeby porządkować moje własne zasoby, ale także jako materiały, które udostępniam uczestnikom szkoleń, jako materiały, które udostępniam swoim uczniom. Możecie także pokombinować z wejkletem, to nie musi być tylko miejsce, miejsce na Wasze zasoby, ponieważ możecie stworzyć coś więcej. Możecie stworzyć na przykład coś, niektórzy korzystają z wejkleta, tworząc scenariusze zajęć. I zamieszczają wszystkie materiały, które chcą wykorzystać na zajęciach. Możecie w ogóle stworzyć sobie swoją własną okładkę. To też jest super sprawa, ponieważ Wakelet umożliwia też dodawanie na przykład GIF-ów, czyli możemy skorzystać z innych narzędzi. Tutaj akurat jest... Tutaj akurat korzystałam z Canvy. Na pewno, na pewno korzystałam, myślę, do tego z Canvy korzystam z narzędzia Unscreen i dzięki temu udało mi się stworzyć takiego, takiego oto gifa, którego mogłam dodać jako okładkę mojego materiału. Więc też można pomyśleć sobie o jakiejś ciekawej nawet o robieniu prezentacji. W formie, w formie wakeleta. Sam wakelet, myślę, że też warto zwrócić na to uwagę. Bardzo, bardzo się rozwija, tworzę po prostu Wakeleta zupełnie, zupełnie od zera. Wakelet bardzo mocno, bardzo mocno się rozwija i takie integracje jeszcze raz może, może tutaj włączę, jeśli chcę zacząć tworzyć jakąś kolekcję w Wakelecie, ja teraz jestem zalogowana, w związku z tym, że rozmawiamy dzisiaj o łączeniu różnych aplikacji, ja nie omawiam dokładnie tego, jak zakładać konto, ponieważ takie informacje, jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany narzędziem, to ja go Gorąco zapraszam do grup, takich dedykowanych polskich grup poświęconych tym aplikacjom, czyli na przykład tutaj do grupy Wakelet Polska. Jeśli Flipgrid, Flipgrid Polska. Jeśli Geniali, to Geniali, oficjalna polska grupa. Do tych grup was gorąco zapraszam. Ja też tam jestem jako adminka, więc na pewno będę wspierać, pomagać, odpowiadać też na Wasze pytania. Jestem teraz w Wojklecie, tworzę nową kolekcję i już na dzień dobry widzę, w jaki sposób y, ja mogłabym tę kolekcję y, y, zrobić taką właśnie naprawdę ciekawą, żeby to nie były same grafiki, żeby to nie była kolekcja, gdzie będę mieć tylko strony internetowe, zdjęcia na przykład tak, i tekst właśnie widzę w jaki sposób ja mogę sobie z tego korzystać, żeby było coś, żeby, żeby to wyglądało naprawdę ciekawie. Po pierwsze w opcji dodawania okładki mogę przesłać wybrać obraz z biblioteki, czyli jakąś grafikę dostępną tutaj w serwisie Unsplash. Mogę wybrać coś z GIFI, ale to też jest taka gotowa, gotowa baza, gdzie mogę po prostu wybrać sobie jakiegoś GIFa, wyszukać z serwisu GIFI. Ale ciekawą opcją jest prześlij obraz, ponieważ mogę tutaj przesłać grafikę z mojego komputera, ale także jako obraz liczą się wszystkie GIFy. Czyli jeśli stworzę gif może to być GIF, na którym ja nagram mój ekran i pokażę, jak na przykład coś zrobić, czy coś, co będzie jakimś tutorialem, albo zrobię animację, w której pojawia się napis, to ja też mogę to dodać jako okładkę. I takie, takie materiały, które sprawią, że moja kolekcja będzie ciekawsza, atrakcyjniejsza dla uczniów, mogę właśnie przygotować przy użyciu innych narzędzi i o tym jeszcze sobie będziemy będziemy też rozmawiać, a w samym, w samym Waklecie moją kolekcję mogę rozbudowywać, mogę dodawać różne linki do stron, dodawać tekst, dodawać grafiki, ale to, co jest najciekawsze, to jest tutaj, bo tutaj mam integrację z aplikacjami. I tak naprawdę tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ mogę dodawać materiały z Adobe Spark, bezpośrednio połączyć ze swoim kontem, jeśli ktoś korzysta, z OneDrive'a lub z dysku Google. Właściwie też wszystko tutaj zamieszczę. Dla mnie najciekawszą opcją, bo też pokazuje te integracje, o których będziemy rozmawiać, jest możliwość zamieszczania nagrywania bezpośrednio w waklecie filmów, czyli mamy dostęp do kamery. Do kamery Wakeleta, nie Wakeleta, tylko do kamery Flipgrida, tylko teraz mi się nie włączy, ponieważ ja tu jestem, jedną kamerę do szkoły wyniosłam, więc muszę wyłączyć. Słyszycie teraz mój głos, ale mnie nie widzicie. W związku z tym moja kamera została zwolniona i jeśli kliknę film. Właśnie skorzystam z integracji z innym narzędziem, które nazywa się Flipgrid. Nie muszę wcześniej nagrywać filmu na platformie Flipgrid, tylko mogę z tego skorzystać bezpośrednio w Wakelecie. Jest to bardzo ciekawa opcja. Do tej pory nie była dostępna dla uczniów, jeśli na przykład stworzyliśmy w Wiklecie klasy, ale teraz weszła taka nowość, że możemy odblokować uczniom możliwość nagrywania filmów w czyli na przykład jesteśmy w stanie stworzyć jakąś cyfrową opowieść, której nadamy tytuł, będą fragmenty na przykład pisane w formie, formie tekstu. I część, gdzie na przykład uczniowie będą odgrywać jakieś sceny, będą dialogi, będą, będzie fra będą fragmenty czytane przez uczniów, więc też na pewno pozwoli Wam to wykorzystać całą masę narzędzi. Super jest też to, że możecie materiały, grafiki przygotowane w kanwie dodawać jako obraz, na przykład pobieracie sobie jako PNG dodajecie jako obraz, ale możecie także linki do prezentacji w kanwie zamieszczać w tym miejscu, linki do Geniali i też taka ciekawostka, jeśli korzystacie, z Wakeleta, ja teraz włączę sobie kamerę, bo już tam nie, nie, nie wykorzystuję, jeśli, jeśli będziecie na przykład wyświetlać to na monitorze interaktywnym w szkole lub na tablicy interaktywnej w dużym formacie, to te prezentacje w Geniali wyświetlane na takim dużym formacie w Wakelecie też będziecie mogli od razu z nich korzystać, będą w takiej formie interaktywnej. To jeśli, chodzi, to jeśli chodzi o Leta i tu zapraszam gorąco do grupy Wakelet Polska, kto nie był to naprawdę koniecznie, bo super akcje tam się dzieją. A teraz przejdziemy do Canwy, będziemy sobie skakać między tymi aplikacjami i rozmawiać właśnie o różnych, różnych ciekawych trikach, zastosowaniach. Widziałam, że dużo osób korzysta z Canwy, co mnie też bardzo cieszy. Nie wiem, czy wszyscy macie założone konta Canva dla oświaty. Jeśli nie, koniecznie wejdźcie na stronę... Canva Edukacja, już z tego konta korzystam bardzo długo, długo właściwie od początku, kiedy oni uruchomili, kiedy uruchomili te opcje. Załóżcie sobie konto Canva dla oświaty, ponieważ wtedy będziecie mieć bezpłatny dostęp do funkcji pro, a dodatkowo możecie tworzyć klasy, do których będziecie zapraszać swoich uczniów. Jeśli nawet macie już założone standardowe konto w Canwie, wejdźcie sobie na stronę Canva dla edukacji i zawnioskujcie o upgrade, tak? czyli o podniesienie, podniesienie konta do tej opcji. Wtedy będziecie mogli tworzyć różne klasy. Ja tu mam akurat już bardzo, bardzo różne klasy dla różnych grup i tu będziecie mogli też dodawać swoich uczniów. Jeśli ucznia dodacie przy użyciu... Wchodzimy w ludzie, jest wygenerowany link, dzielicie się linkiem z uczniami i jeśli uczniowie założą sobie konto albo po prostu zalogują się, korzystając z tego linku, dołączą do Waszej klasy i też będą mieli dostęp do funkcji pro, więc to jest też bardzo istotne, ponieważ dzisiaj będę Wam pokazywała trochę takich funkcji, które będą dostępne tylko w, tylko w tej opcji kanwy dla oświaty, dlatego jeśli jeszcze tej kanwy dla oświaty nie macie, to koniecznie załóżcie. Jeśli, jeśli na przykład ktoś z Waszych znajomych w szkole ma, a Wy mieliście jakiś problem, żeby się dostać, możecie poprosić, żeby ta osoba dała Wam link, zaprosiła Was do klasy jako nauczyciela i też będziecie mogli wtedy korzystać z tych funkcji PRO. Ale, ale od, od czego zaczniemy? Mówiłam Wam o tym, że mm, może włączymy sobie jakiś pusty projekt, żeby, żeby porozmawiać i myślę, że jednym z tych pustych projektów będzie coś, właśnie co, co, o czym ostatnio jest dość głośno na stronach Canwy. Tu widzę tylko pytanie, moi uczniowie mają konta, jak ich dodać do klasy Canwy. Tutaj na przykład to może pokażę, gdzie mam jakąś pustą klasę, chyba nie mam pustej klasy. Tutaj mam ludzie, tutaj sobie włączacie klasę, tak? Tylko trzeba mieć, same, samemu trzeba mieć konto Canva dla oświaty, ludzie, można zaprosić bezpłatnie osoby do klasy. I z tego co zauważyłam, ja na razie nie spotkałam się z żadnymi limitami, czyli też tylu, tylu uczniów możecie zaprosić i ilu chcecie. Wystarczy, że skopiujecie ten link. Można też wysłać to, zobaczcie, bezpośrednio do Google Classroom lub do Teamsów lub po prostu wysłać taki link uczniom i wystarczy, że oni, nawet jeśli już mają konto, zalogują się tym kontem i tu im się pojawi opcja zmiany, zmiany klasy czy wejścia do naszej klasy i kiedy będą w ramach naszej klasy, będą mogli korzystać z funkcji Pro. Jakby był jakiś problem, to poprzez eduTriki na Facebooku można się ze mną kontaktować i postaram się pomóc. Na razie sobie utworzymy, utworzymy projekt. Możemy tworzyć puste projekty, klikając tutaj. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Ja powiem Wam, że nawet często korzystam z takiego formatu logo, ponieważ jest to 500 na 500 pikseli i jeśli chcę zaprojektować tylko małe grafiki, które wykorzystam na przykład w Geniali albo wykorzystam na flipgridzie, no to biorę sobie taki tu mały format, to będzie kwadracik i wtedy na przykład taką grafikę sobie opracowuję, taką właśnie niedużą, więc też jest bardzo wygodny format. Jeśli wpiszę coś tutaj, wyszukam od razu takie będą propozycje, będą materiały gotowe, które mogę przerobić. Więc jeśli wpiszę logo w tym miejscu, pojawią się od razu różne propozycje i ja tu mogę wybrać, że będę pracować sobie na jakimś konkretnym szablonie. Czyli mogę, mogę sobie zrobić coś takiego, ale teraz zacznę tworzyć, kliknę utwórz projekt i zobaczcie, coś się stanie. Tu, tu właśnie jest też pokazana ciekawa integracja Canva z innymi, z innymi narzędziami. Na przykład, jeśli wpisuję YouTube'a, zobaczcie, wystarczy, że zacznę wpisywać YouTube, pojawiają mi się formaty YouTube'owe, czyli logo kanału, grafika, miniatura na YouTube'a, reklama e, i tak dalej. Jeśli na przykład wasi uczniowie korzystają z Instagrama, zacznę wpisywać Instagram, pojawiają mi się formaty Instagramowe w rozmiarach odpowiednich Instagramowych. Jeśli zacznę wpisywać Facebook, to pojawią mi się formaty facebookowe. O, ładuje się, ładuje. O, co, coś dzisiaj, coś dzisiaj umie internet nie działa tak, jakbym chciała. Jeśli wpiszę TikTok, to też taka, taka ciekawostka w TikTok jest teraz bardzo popularny, też są formaty TikTokowe. Canva ostatnio cieszy chwali się tym, że mają. O, widzę, że, yy, widzę, że coś fa faktycznie jest na rzeczy z internetem. Zaraz z dół. Halo, halo. Halo. Ale Agnieszko, my jakby cały czas się słyszymy, tylko ten dźwięk się pojawia, nie wiem czemu. Aha, bo u mnie to tak jakby coś się nagle zawieszało, więc, więc to jest trochę, trochę niepokojące. Ale cieszę się, że widzicie, dobra? To mam nadzieję, że damy radę jakoś, jakoś sobie z tym poradzić. Właśnie chciałam powiedzieć o tej integracji z Flipgridem. Zobaczcie, jak wpisuję hasło Flipgrid, to nawet to Canva, zobaczcie, wprowadziła już coś takiego, że możemy sobie stworzyć tło na Flipgrida w pionie lub w poziomie. I tu teraz będzie zależało od tego, czy domyślnie będziemy chcieli tworzyć coś, nagrywać na Flipgrida na telefonie komórkowym, czy będziemy chcieli korzystać na komputerze. Jeśli chcę na przykład korzystać na komputerze, sobie zaprojektować jakieś tło, to klikam... Klikam we Flipgrida. Ostatnio właśnie dość było głośno na ten temat. Canva i Flipgrid mocno, mocno promowali tę swoją nową współpracę. Nie wiem, czy... Wiem, że część osób na pewno już korzysta z Flipgrida. Nie wiem, nie wiem kto możecie też napisać na czacie, czy korzystacie z Flipgrida i czy korzystacie z takiego połączenia Canwy z Flipgridem. Jestem, jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to wygląda. W każdym razie tutaj macie możliwość wybrania sobie czegoś, jakiegoś gotowego szablonu. Na przykład kliknę o taki szablon dość wesoły, taki szablon flipgridowy. I teraz na przykład mam taką możliwość, jeśli mam tę kanwę dla oświaty, żeby pobrać... O tutaj... Jeszcze go nazwę. Ramka. Zobaczmy. Mamy nazwany projekt. Mamy dodaną taką ramkę. I mogę pobrać teraz to jako PNG i na przykład pobieram to sobie z przezroczystym tłem. Wtedy taką ramkę będę mogła dodać do mojego filmu na Flipgridzie. Po prostu na przykład jakieś ramki, dla mnie za mało, ja potrzebuję czegoś swojego. W bardzo prosty sposób jestem w stanie też przerobić, usunąć te grafiki, pozmieniać kolory jakichś elementów, czy po prostu stworzyć od zera, zupełnie od zera, jakąś moją ramkę. Mogę tutaj dobrać, dostać na przykład jakieś moje. Bitmoji. Mogę to potraktować jak, e, kojarzycie na pewno, e, robicie czasami takie ramki do zdjęć przy okazji np. dnia kropki albo jakiegoś dnia języków, e, więc można sobie stworzyć coś takiego, co będzie służyło za ramkę. Możecie to też wysłać swoim uczniom, albo oni sami mogą coś takiego zaprojektować i możecie wszyscy nagrywać filmy związane po prostu z jakimś wydarzeniem w ramce dotyczącej wydarzenia. I pobieramy to jako PNG z przezroczystym tłem. Pobieram, Wejdę teraz szybciutko na mojego, na mojego flipgrida, więc tak jak mówiłam, będziemy troszeczkę skakać po aplikacjach, ale też zachęcam do obejrzenia tych wcześniejszych filmików z narzędziownika, tam jest więcej właśnie o tych poszczególnych aplikacjach. Jestem na flipgridzie, wyłączę teraz moją kamerkę, żebyście mogli zobaczyć efekt. Wchodzę, wchodzę sobie, zrobię sobie filmik. Też na spotkaniu dotyczącym Filipa Grida mówiłam, że możemy filmiki tworzyć albo zakładając grupę i tutaj możemy zaprosić uczniów i dać im uprawnienia, zatem uczniowie będą mogli nagrywać filmy, odpowiadać innym uczniom na filmy. My, my mamy nad tym pełną kontrolę, pełną moderację, ale jeśli chcemy nagrać jakiś taki niezależny film zupełnie osobno, możemy wejść do zakładki shorts. Naprawdę działa to bardzo łatwo. Klikam tutaj takiego shorta. Pojawiam się na ekranie, dzień dobry, i mam różne funkcje Flipgrida. Jak zobaczycie w efektach, mam takie gotowe ramki, one są tutaj tą ostatnią opcją w efektach, więc mogę sobie wybrać jakąś gotową, gotową ramkę, na przykład ramkę tutaj, taką zimową. I mogę teraz nagrywać właśnie w takim klimacie, ale tych ramek jest ograniczona liczba, nie ma ich zbyt wielu. Jest ich naprawdę, nie wiem, może, 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 może 20, może 30, więc tę ramkę wyłączę. Jeśli mam moją ramkę przygotowaną w kanwie, wystarczy, że włączę, teraz uwaga, nie ramkę, tylko foto, foto, dodaję zdjęcie i moją pobraną ramkę, słuchajcie, wystarczy, że ją sobie przeciągnę i mogę... Mogę nagrywać, mogę tworzyć ramkę, stworzyć ramkę na każdą okazję i już tutaj po prostu naciskam przycisk, odlicza się, zaczyna się nagrywanie, nagrywam jakąś moją historię i, pod... Podgląd, i w podglądzie, jak widać, mamy ramkę z Canvy. W ten sposób możemy tworzyć nie tylko ramki do, do naszych nagrań, ja to teraz zamknę ale możemy także tworzyć różne, różne dodatkowe efekty. Włączę teraz na chwilę moją kamerę, ponieważ zobaczycie, co takiego jeszcze można w kanwie ciekawego stworzyć, nie tylko do Flipgrida, ale także do wykorzystania, do wykorzystania w Geniali. To była, to była ramka. Chciałam Wam jeszcze chwileczkę opowiedzieć o integracjach, bo też nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, nie wszyscy wiedzą, że Canva ma mnóstwo integracji z różnymi aplikacjami. Ja na razie tego nie będę kasować. Pokażę Wam tutaj, cóż takiego w kanwie możemy zrobić. Jeśli korzystacie z kanwy, macie tutaj w pasku z lewej strony menu i pewnie nie wiem, może nie macie takiego rozbudowanego jak ja, ponieważ to menu możemy sobie ciągle rozbudowywać, jeśli będziemy dodawać dodatkowe opcje. A te opcje, znajdziecie na dole, to te opcje nazywają się Więcej. Wystarczy, że po prostu przejedziemy sobie na dole tego menu w kanwie więcej i to na co chcę wam szczególnie zwrócić uwagę to są oczywiście integracje z różnymi aplikacjami e, na przykład e, Bitmoji nie wiem czy ktoś z was korzystał z integracji Canvas z Bitmoji super sprawa wystarczy że wejdę tutaj kliknę sobie Bitmoji wtedy to Bitmoji wskakuje mi tutaj do takiego menu podręcznego e, ja już tutaj jestem zalogowana wy po prostu logujecie się na swoje konto Bitmoji e, tutaj i teraz bezpośrednio stąd Mogę na przykład sobie wpisać, zaczynam wpisywać święta, to wpiszę tylko siwy, to już myślę, że odgadnie. Słuchajcie, mogę dodawać sobie bezpośrednio awatarki, które będą na przezroczystym tle. Więc to też jest najprostsza metoda, żeby dodawać, żeby dodawać bitmoji, wpisujecie hasło po polsku, to czego szukacie i po prostu sobie dodajecie. Super też jest integracja kanwy z Pixtonem. Tutaj wystarczy kliknąć taką ikonkę, to ona Wam później wskoczy do tego menu i będzie w Waszym podręcznym menu. Jeśli tworzycie jakieś historie, można sobie wybrać, można sobie jakieś stworzyć postacie. Tych postaci jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Jeśli będziecie robić jakieś prezentacje, jeśli będziecie książki jakieś z uczniami tworzyć, jeśli będziecie robić animacje, komiksy, to tutaj stąd można brać takie komiksowe super postacie. I coś, o czym w ogóle bardzo gorąco, do, do czego Was bardzo zachęcam, jest to, że mamy tutaj coś takiego jak wstawki. Dajcie znać, kto z Was już korzystał w kanwie z w, wstawek. Nazwę tak jeszcze raz. Z wstawek. Tu są wstawki. Klikam wstawki. Ciekawa rzecz jest taka, że mm, Canva nie ma tutaj takiej opcji dodawania kodów embed, czyli takich kodów do osadzania. Wklejamy, wystarczy, że wklejamy link. Tu są podane różne takie narzędzia, do których linki możemy wkleić i wtedy to się tam nam pojawi troszeczkę tak jak w Genially w formie interaktywnej. No ale zobaczcie, nie ma tutaj na przykład podanego Genially czy Wakeleta, więc no możemy pomyśleć, że to nie będzie działało, ale będzie. Otworzę Wam teraz Geniali i udowodnię, że mogę wstawić Geniali w interaktywnej formie do kanwy. Więc to też jest bardzo ciekawe, ciekawa opcja na integrację. Tu mam taką prezentację, jak zostać genialnym nauczycielem. Pobiorę do tego link, czyli nie pobieram sobie, słuchajcie, kodu do osadzania, tylko pobieram zwykły link do prezentacji. Jeśli ktoś, może pokażę też na zasadzie takiej, jeśli macie prezentację otwartą, mogę sobie link wziąć z góry skopiować z Geniali, wchodzę sobie do, do mojej kanwy i tutaj, gdzie mam te wstawki, i przypominam, że jak wstawek nie macie tu po boku, to na dole więcej. Trzeba wejść do więcej, wstawki i po prostu wklejamy link do prezentacji. I co będzie, jak dodam to do projektu? Tadam. Tadam, tadam, mam geniali wstawione do kanwy, więc też oczywiście mogę to powiększyć, mogę to pomniejszyć, mogę zrobić z tym, co chcę. Czy będzie działało? Będzie działało. Zobaczcie, jeśli udostępnię komuś łączę, czyli na przykład wyślę Wam link do tego materiału, dajcie znać, czy możecie wejść do tej mojej, a nie, wkleiłam Wam łączę, nie skopiowałam tego do kanwy. Przepraszam bardzo, teraz skopiowałam. To jest ten link do kanwy. I dajcie mi znać, czy jesteście w stanie otworzyć z tego linku, czy jesteście w stanie otworzyć, otworzyć pracę i czy Geniali jest interaktywne. Dam Wam chwilkę. Nie jest. O, jest, 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 jest właśnie, właśnie, to powinno jak najbardziej naj działać. Oczywiście, więc zobaczcie, nie, wie, nie wiem, kto z Was e, wiedział, że, że, taka, że taka funkcja e, tutaj jest, możemy naprawdę, o zobaczcie, to wygląda na podglądzie w ten sposób, mogę sobie klikać, mam wstawione geniali do kanwy, więc może czasami czegoś takiego Wam brakowało, e, będzie, działało, e, będzie działało idealnie, przy okazji macie też ciekawą prezentację e, podrzuconą. E, jeśli, jeśli, jeśli nie działa, to myślę, że jest w większości osób działa. Osoby, którym nie działało, to też zachęcam do napisania do mnie. Postaramy się zobaczyć, co u Was, co u was jest nie tak jak trzeba. Więc zobaczcie, to Wam rozszerza bardzo mocno możliwości działania w kanwie. Okej, okay, przejdziemy, teraz, przejdziemy teraz do kolejnego, kolejnego takiego myku. Jeśli macie do, udostępną kanwę dla oświaty, myślę, że to się też Wam bardzo spodoba. Jeśli macie, kanwę, jeśli macie kanwę dla oświaty, ja teraz weszłam sobie w zdjęcia, oczywiście mogę wejść przesłane, mogę przesłać moje własne zdjęcia, ale skorzystam tutaj z, z tych gotowych zdjęć z menu, mogę sobie wpisać, czego ja tutaj akurat szukałam piernik, piernika, piernikowego ludka, powiedzmy, że jest mi potrzebny do moich materiałów, wstawiam sobie zdjęcie i dajcie znać, czy na przykład znacie taką opcję w kanwie. Jak dodam zdjęcie, ja to zdjęcie jeszcze sobie przytnę, żeby, tak, o, takie było mniejsze. I teraz edytuję obraz i kliknę narzędzie do usuwania tła. Zobaczcie co się stanie, to tło mojego ciastka zniknie. I te funkcje w kanwie pewnie część osób z Was znała. Tak, może, może, to, może to akurat znaliście, ale pokażę Wam coś, co może Was e, troszeczkę, e, troszeczkę zdziwić. Ehm, skopiuję sobie tego mojego ciastka, czyli ten, zobaczcie, jest, ten jest wyciętym tłem, ten jest bez, bez tła, więc tutaj też edytuj obraz, usuniemy tło i zwróćcie uwagę, że mamy taką... No, usuń. Dobra, to, to, to znacie, ale zaraz zobaczymy, czy, czy znacie, czy znacie kolejną, kolejną opcję. Usuwanie, no coś, coś, mi się, coś mi się teraz zacięło. O, co, coś, 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 się, coś się tu chyba znowu troszeczkę zacina. Usuwam tło w kolejnym. najczęściej Bitmoji jest zakładane przez Snapchata, to ja też proszę o kontakt do mnie, postaram się, postaram się jakoś pomóc. Ja na razie tak, żeby, bo czas, czas leci, żebyśmy tutaj akurat nie tracili czasu na, tym, na to, nad czym teraz pracujemy. Mam usunięte tło. Kto z Was zwrócił uwagę wcześniej na takie opcje jak Wymasz? Domyślne zastosowanie jest takie, Powiem wam, no, ja też z tego korzystałam, jak źle rozpozna tło, bo mamy bardzo, e, bardzo dużo rzeczy się tam w tle dzieje i na przykład źle nam wytnie, to możemy sobie wymazać coś, żeby, żeby faktycznie idealnie mieć, e, mieć to zrobione. Ale ja sobie wymyśliłam e, taki numer, że jeśli wezmę wymarz i na przykład chcę zrobić jakieś animacje, to ja teraz mogę, e, a zostawić tylko na przykład rękę tego rękę tego ciastka, powiększę sobie pędzel, zobaczcie, powiększę sobie pędzel, to też można właśnie wykorzystać w taki dość nietypowy sposób podczas robienia różnych animacji, jeśli chcecie, żeby ruszały się wam na przykład kończyny bohaterów e, e, lub jeśli chcecie właśnie dokonać jakichś takich zmian w tych swoich grafikach, o mogę coś na przykład takiego zrobić, zobaczcie. Prawda? I teraz, teraz mogę sobie taki obraz. E, mogę sobie taki obraz e, przyciąć, tylko muszę z, z niego zejść parę, no przesunę. O, dobra, po, powinien dać, dać się przyciąć. O, dobra. I mam na przykład jedną, jedną taką rączkę. Mogę, mogę tego ciastka, słuchajcie, podzielić, mogę, mogę zrobić taki, jakby, jakby to był ugryziony i mogę zrobić taką animację, że takie ciastko, ciastko jest zjadane. Jeśli chcecie na przykład zrobić sanie Mikołaja, gdzie Reniferom ruszają się nogi, no to możemy też właśnie wyciąć, wyciąć nogi i później przesuwać się na, na kolejnych slajdach i dzięki temu w taki właśnie prosty sposób zrobić efekty, efekty efekty animacji. To jest, to jest właśnie taki jeden z moich pomysłów, co jeszcze z tym możemy zrobić. Dodatkowo, tutaj akurat teraz mam, mam tego ciastka, też taką fajną opcją, w co jest wykorzystywane w Genially, czasami są takie zadania, znajdź, znajdź cień, prawda? Znajdź cień i na przykład też bardzo prosty sposób. W kanwie możemy stworzyć cień dowolnego dowolnego zdjęcia, czyli możemy porobić zdjęcia jakichś przedmiotów skorzystać z gotowej bazy i nast no. następnie w sensie, ikonki do y, regulowania efektu. sobie klikam to y, regulowanie efektu i y, w jednym i w drugim miejscu Zmieniam na przykład na kolor czarny, bo to są dwa kolory. I zobaczcie, mamy, mamy coś takiego jak cień, ale tylko nie wzięłam tu pod uwagę tego, że, że tu jest przezroczystość. Tak? Jeśli mamy gdzieś w tym element przezroczystości, no to nam się to akurat czarny nie zrobi i my możemy w bardzo prosty sposób stworzyć cienie dowolnych elementów, jakie tylko, jakie tylko chcemy. Też bardzo taką ciekawą opcją. Geniali, żeby miały jakieś poszczególne efekty, mogę edytować obraz i wybrać sobie cienie i w cieniach mamy coś takiego jak poświata. Zobaczcie, mam poświatę, którą też mogę regulować, na przykład mogę zwiększyć jej rozmiar, mogę zmienić jej kolor, na przykład chcę, żeby to była poświata w kolorze na takim żółtym, będzie, będzie świecił, czy może chcę, żeby to była poświata w kolorze niebieskim albo czerwonym, mogę z, z, zmienić przezroczystość tej poświaty oraz jej rozmycie. Bez rozmycia, zobaczcie, będzie taki ciekawy, e, ciekawy obrys, mamy, mamy taki efekt. E, teraz chciałam podzielić się z wami takim e, moim e, najnowszym odkryciem i pomysłem na to, jak zrobić coś. Co do tej pory zajmowało mi więcej czasu niż teraz właśnie dzięki korzystaniu z Canvy. Dajcie mi znać, czy korzystaliście już z takiej nowej opcji w Canvy. Ona jest dostępna na dole. Tutaj w więcej, jak sobie wejdziecie, możecie znaleźć w wersji beta jest opcja rysowania, opcja draw. Zobaczcie, nie wiem, czy ktoś z Was już korzystał, czy ktoś już z Was pisał, rysował po kanwie, dajcie znać na czacie. Tak, dobra, zaraz Wam pokażę pewną rzecz, którą udało mi się właśnie połączyć z innymi aplikacjami, jak wykorzystać to do, do aplikacji. No widzę, że sporo osób z tego korzystało. Opcja Draw: macie do wyboru pióro, marker, świecące pióro, zakreślacz. Czyli, na przykład, jeśli wybiorę markera, wybiorę sobie jakiś, jakiś kolor, to mogę coś, mogę coś tutaj narysować. I kiedy zatwierdzę gotowe, to to staje się osobną grafiką, która, którą mogę też gdzieś przestawić, mogę modyfikować, mogę obracać. To jest, to jest dość istotne. Ale nie wiem, czy znacie taki numer. Teraz skasuję wszystko, co tutaj jest. Teraz to, to jest, czy to było zakłódkowane? O, to chyba, to chyba, nie, nie jest zakłódkowane. A, teraz usunę. O, chyba. No dobra, usunięte. Słuchajcie, mam puste, puste płótno. I teraz zrobimy materiał, który wykorzystamy później w Geniali albo we Flipgridzie. Dajcie znać, czy kojarzycie takie, takie materiały. Kiedyś też na, na webinariach podczas szkoleń mówiłam o takiej opcji, takiej lubki wyciętej, gdzie mamy genialny efekt. A tylko teraz właśnie miałam Wam pokazać, nie wiem czy teraz znajdę, taki efekt, że mamy wycięte kółeczko, dzięki któremu możemy podglądać, co się dzieje e, na ekranie. E, może teraz od razu, e, od razu też e, znajdę e, lupa, zobaczę czy... O, chyba, chyba, chyba nie będę teraz, teraz przeglądała, żeby, żeby znaleźć właśnie ten, ten efekt. Tu zapomniałam akurat o tym, żeby, żeby to przygotować i żeby Wam to pokazać. O to może tutaj będzie jakiś taki stary... To chyba nie jest. To chyba nie jest. Nie, to, 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 to nie jest to. To, to, to nieważne, zaraz, zaraz zrobimy sobie i będziecie wiedzieli, o co, o co chodzi. Słuchajcie. Najpierw robimy coś takiego. Pomalujemy sobie cały ten slajd. Czy pióro, czy marker, nie ma znaczenia. Wybiorę jakiś kolor, niech to będzie czarny. I żeby szybciej można to było pomalować, wystarczy, że wezmę grubość maksymalną. Zobaczcie, zamaluję sobie cały ten obszar na czarno. Dajcie znać, czy ktoś z Was, czy ktoś z was coś, takiego, coś takiego robił. O, zamalujemy sobie to na czarno. Gdzie jest ta opcja w kanwie? Kanwa menu z lewej strony, więcej i mamy taką opcję z ołówkiem, opcja Draw. O tylko tu zostałam rozproszona. Słuchajcie, wyszłam z tego i w tym momencie to już mi się stało, to już się stało grafikom, więc nie mogę takich rzeczy robić, nie mogę w trakcie pracy nad projektem wyjść z tego. Nie może mi się to zapisać, czyli nie mogę zmienić opcji. Jeszcze raz szybciutko zamalowuję cały cały ten slajd. O, zamalowuję, zamalowuję, żeby było całe. Oczywiście mogę wybrać inny kolor, to nie ma problemu, tylko staram się, żeby to było zamalowane w całości. Zobaczcie, jest zamalowane. Teraz pojawiła mi się gumka. I zróbmy sobie taki, taki numer. Po gumkę, o, niech troszeczkę mniejsze zrobimy. Op zrobiłam sobie taką, takie kółeczko, wytarłam gumką i teraz zobaczcie, coś stanie, jeśli pobiorę to, tylko muszę tak, musi się, zobaczmy, czy się zapisały zmiany, jeszcze się nie, jeszcze się nie, jeszcze się nie, zapi a, tu muszę gotowe kliknąć, widzicie, zapomniałam, gotowe, teraz jest to zapisane i zobaczcie, pobierz PNG z przezroczystym tłem, i to jest taki myk, kiedy pobiorę to z przezroczystym tłem, Pobrałam z przezroczystym tłem. Otworzę sobie jakąkolwiek pracę w Geniali. Na przykład tu mam taką pracę, zaproszenie na świąteczny webinar. To, jest, to od razu Was zapraszam, bo to będzie spotkanie, na które możecie przyjść z uczniami 20 albo 21 grudnia w ramach lekcji zdalnych i uczniowie nauczą się, jak korzystać z Geniali. Zobaczcie, mamy coś takiego. I teraz tę grafikę, którą pobrałam w kanwie, Dodam sobie tutaj. To teraz pomniejszę maksymalnie. O, pomniejszamy maksymalnie. To powiększam. Zobaczcie co będzie. Powiększam. OK. Teraz klikam sobie te opcje i daję łapkę, że mogę przesuwać tę czarną planszę. Wracam teraz do 100% i zobaczcie co się stanie, jak włączę podgląd. Tadam, jest ten efekt, słuchajcie, takiej lubki w bardzo prosty sposób w kanwie. Ja teraz zrobiłam akurat e, okrągłe takie oczko, ale w bardzo prosty sposób możecie zrobić e, jakiś inny kształt. Tutaj też można ukrywać różne rzeczy, więc będziecie dopiero tak naprawdę na przykład, mogli ukryć jakieś interaktywne elementy, które po znalezieniu uczeń będzie klikał i będzie przechodził dalej. Ja kiedyś pokazywałam, jak to można zrobić przy użyciu, jak można to zrobić w GIMPie, ale wydaje mi się, że Canva naprawdę daje nam to, daje bardzo dużo fajnych możliwości. Tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy oczko, ale na przykład jeśli będę chciała zrobić, zrobić coś innego, słuchajcie, będą walentynki za jakiś czas. Czerwony zamaluję sobie na czerwono. Tak, malujemy, 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 malujemy. Zaraz Wam pokażę też, jak to można wykorzystać fajnie we flipgridzie. O, malujemy, malujemy. Dobra, mamy, mamy zamalowany na czerwono. Teraz biorę gumkę. I na przykład mogę zrobić... serce oczywiście jak macie tablet graficzny to możecie sobie taki kształt tutaj stworzyć jaki tylko chcecie sobie gumką teraz jak gdzieś wsadziłam oczywiście tablet graficzny więc teraz myszką tak to ogarniam zobaczcie sobie robimy serce tadam jest zrobione serce pobieram bardzo a muszę oczywiście zapisać gotowe i teraz pobieram to z przezroczystym tłem i analogicznie mogę sobie wykorzystać i mam na przykład taką maskę do geniali, do przesuwania i będzie po prostu kształt takiego serca. Ale jeśli na przykład chcę nagrać dużo łatwiej niż tworzenie lubki w geniali. Gena tak, tak, to jest. Tak, mogę to też zastosować, oczywiście, mogę też taką maskę nałożyć w kanwie, nie ma problemu. Co ciekawe, mogę to też dodać do Flipgrida, więc dla mnie to jest po prostu też genialna opcja. Bo na przykład potrzebujecie jakiejś ciekawej ramki we Flipgridzie, więc a, muszę wyłączyć tutaj kamerkę w Teamsach i zobaczcie co się będzie działo. Jestem. Dodam sobie efekty, dodam sobie zdjęcie. Dodam zdjęcie, dodam sobie to serce i teraz to serce po prostu otworzę. O, i też mogę nagrywać, nagrywać, słuchajcie, film. W trakcie nagrywania filmu to serce mogę też sobie powiększyć, bo mogłam od razu zrobić je większe, gdybym to robiła pod kątem Rida. Na przykład jestem w sercu, mogłabym dodać tutaj też jakieś elementy ozdobne. I teraz, kiedy nagrywam, zobaczcie, że mam też taką opcję, poruszania tym sercem, więc mogę zwrócić, jeśli tutaj coś będzie ważnego, to mogę po kolei wskazywać jakieś elementy i nagrywać mój film. Więc jeśli teraz to zatrzymam, zobaczcie, że poruszania tym sercem, więc mogę zwrócić, jeśli tutaj coś będzie ważnego, to mogę po kolei wskazywać jakieś elementy i nagrywać. Jak widzicie, jak widzicie, to działa, działa idealnie we flipgridzie, więc takie połączenie kanwy z geniali z flipgridem daje, daje ciekawe efekty, ale to nie jest koniec. Zobaczyliście dość prosty efekt. Dajcie znać, czy ktoś z Was w ogóle korzystał w ten sposób, właśnie żeby tworzyć takie przezroczystości. Możecie oczywiście zrobić... Z, zrobić w ogóle, wiecie, na przykład, żeby przesunąć później plansze, na przykład odpowiedzi były zaznaczone w, w miejscach, na przykład zrobicie wiele takich wygumkowanych elementów, więc naprawdę, naprawdę jest dużo, dużo takich możliwości. Ale dobra, bawimy się dalej strykami, słuchajcie, to jest dalej. Elementy. Potrzebuję na przykład lornetki. Chcę zrobić coś w formie lornetki, lornetka. Znajdę sobie jakąś dobrą lornetkę, na przykład taką. I teraz co zrobić, żeby była lornetka i były, były wycięte tutaj te, te okienka. I to mogę do Genialii sobie wrzucić, ale mogę też równie dobrze wrzucić to sobie do Flipgrida. Słuchajcie, znowu wracam do rysowania. Teraz już rysowanie mam z tej strony. I teraz jedyne co muszę zrobić, e, oczywiście wybieram sobie jakiś kolor, nie wiem jaki kolor, niech niebieski będzie. Wezmę sobie mazak i teraz zamalowuję to. Bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, zamalowuję to w ten sposób, żeby nie zamalować tych e, białych. Tych moich e, właśnie. Tych soczewek w lornetce. Zobaczcie, to zamalowuję. Zaraz zobaczcie, jak to można później fajnie wykorzystać. Zamalowuję i tutaj nie muszę się martwić, bo to mogę zamalować. To mogę zamalować, tylko ważne jest, to sobie powiększę, żeby nie zamalować tych, e, tych soczewek, więc e, pomniejsze troszeczkę ten pisak i zobaczcie tutaj, o no wiecie, słuchaj, nie będę, nie będę robić tego tak dokładnie, bo mi to zajmie dużo czasu mogę na przykład tak nachodzić, zobaczcie, mogę w ten sposób nachodzić e, o, to nie ma, nie ma problemu o zobaczcie, takie coś takie coś tutaj sobie zrobię tak zamalujemy sobie ok Tutaj też zamalujemy. Dobrze, że będzie nagranie, prawda? Bo to pewnie ciężko wszystko zapamiętać, jak to się robi. Już jestem ciekawa, jakie będziecie robić akcje. O, 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 o. Dobra, mamy. E, zamalowałam, zostawiłam tylko yy, niezamalowane te elementy. I teraz robimy gotowe. Słuchajcie, jest gotowe. E, gotowe. Odsunę sobie. I teraz... Ten, ten element niebieski przerzucam do tła. Pozycja daje do tyłu. Słuchajcie, lornetka jest już z przodu, a te białe kawałki, niezamalowane, są przezroczyste. Jeśli pobiorę to jako PNG z przezroczystym tłem. Pobieram i zobaczcie, jaki jest super efekt. Jeśli dodam to, jeśli dodam to do Genially w tym miejscu, jeśli nie wierzycie, że tu jest przezroczyste tło, to zobaczcie, jest. O, możemy, będzie, będzie można poruszać e, lornetką, tak, tylko trzeba będzie dodać możliwość ruszania rączką, tak? Tutaj oczywiście, zobaczcie. Oj, sobie przeglądamy w ogóle, jak super możemy sobie, e, super sobie e, i to zrobicie tak z każdą grafiką w ogóle, więc tu naprawdę już nie ma ograniczeń, tu Canva Wam umożliwia robienie, um, robienia mega rzeczy. E, tak, tak, właśnie to jest to, co chciałam Wam pokazać, bo to, to było dla mnie niesamowite odkrycie, że właśnie tak ostatnio na to wpadłam. Jeśli będę nagrywać filmik, słuchajcie, to ja też mogę sobie taką fajną lornetkę tutaj wstawić w efektach, dajemy foto. O, I zobaczcie, jaki to, jest, jaki to jest szał. Oczywiście, jeśli daję to do Flipgrida, o, tu na przykład ja mogę być w jednym okienku, a tu mógłby być na przykład jakiś mój znajomy i we dwójkę możemy sobie opowiadać, nagrywać film, mogę też oczywiście pokazywać różne rzeczy na filmie, jeśli na przykład nie będę nagrywać siebie, bo też, też jest taka opcja, na przykład, zaraz wam pokażę, tutaj skasuję tę lornetkę, że na przykład we Flipgridzie damy sobie tablicę do pisania. Na przykład dam tutaj tablicę do pisania, jakąś, niech będzie, teraz tu kratka, niech będzie, o, będziemy robić jakieś zadania matematyczne. Nie, tu sobie to zasłaniam. Tutaj mogłam na przykład napisać jakieś, napisać jakieś działanie przy użyciu pisaka. O jejku, przy użyciu pisaka coś tam 2 plus 2, niech będzie, równa się 4. I teraz zobaczcie, dodam sobie foto, tę lornetkę o, i, możemy, i możemy, możemy się bawić prawda, w pokazywaniu działania. Zobaczcie, to jest, to jest to działanie, jaki będzie efekt. Zobaczmy efekt. Klikam, nagrywam, przesuwam w trakcie nagrywania i nagrywam właśnie film w ten sposób jak brać do Flipgrida tło, na przykład lornetka, co nacisnąć, efekty i dodajemy foto i klikamy, wgrywamy foto, co jest fajne, możemy wgrawać nie tylko foto, ale możemy także wgrywać filmy, więc to jest, to jest mega opcja, jeśli chodzi o Flipgrida. No na przykład możemy także na przykład pobrać, zrobić sobie w kanwie. W kanwie też są, też są takie opcje z filmami. To Wam pokażę na przykładzie kolejnej strony, że mogę wybrać sobie wideo, znaleźć jakiś efekt wideo. Na przykład ja korzystałam z takiego deszczowego efektu. Dodałam sobie na cały slajd i pobrałam sobie pobrałam sobie po prostu skanwy w formacie, w formacie filmowym, czy tam w formacie gifowym, owym ha, w formacie filmowym i wyszło mi we Flipgridzie coś takiego. To był bardzo, bardzo deszczowy dzień. Czyli słuchajcie, dodałam to sobie jako, jako tło, Filmik, który został stworzony w kanwie, a następnie jak już mam coś nagranego we Flipgridzie, wy widzieliście tam różne takie moje filmiki z efektami, mogę sobie nagrać z tymi różnymi przesuwającymi się maskami i ramkami. Ja taki filmik mogę sobie z Flipgrida po prostu pobrać. Na komputer, we Flipgridzie dar za darmo zrobicie film do 10 minut z super efektami, z efektami pisania, udostępniania ekranu, z e, projektowanymi e, w kanwie e, grafikami. Ja po prostu pobieram sobie, jak, zobaczcie, jak to wideo szybko mi się pobierze, 2 megabajty, pobrałam sobie wideo i teraz jeśli otworzę znowu kanwę, to jest e, łączenie już na takim e, maksymalnym poziomie, e, mogę sobie na zrobić slajd, do którego dodam ten film, który zrobiłam we Flipgridzie, który pobrałam na komputer. I to się robi też w bardzo prosty sposób. Mogę go sobie uatrakcyjnić, wchodzę w elementy, zobaczcie, to jest po prostu, będzie szał. Zobaczcie, że w elementach mamy coś takiego jak linie i kształty. Teraz jesteśmy w kanwie, bo ja tak skaczę między aplikacjami. Mamy linie i kształty i tu teraz jak przejadę, mamy coś takiego jak ramki. Wyświetlę wszystko. Są różne rodzaje właśnie ciekawych ramek. Na przykład mogę wybrać sobie taki komputer. Tak? I teraz ten film, który pobrałam z Flipgrid'a na mój komputer, prześlę tutaj dzięki przesłanym. Da, da, da. Przesyłam go sobie do kanwy. i następnie, jeśli chcę, żeby on się wyświetlał na tym komputerku... Tak, tak, ja wiem, ja skaczę, bo to jest app smashing Dlatego też będę od razu zachęcała. Zobaczcie. był bardzo, bardzo deszczowy dzień. Jeśli chcę na przykład, żeby mogę to przeciągnąć w ten sposób, żebym ja tylko znajdowała się w komputerze z tym właśnie pięknym tłem, zobaczcie gotowe. Patrzyłam na szybę pokrytą. I możecie zrobić tutaj wszelkie możliwe efekty, pisanie po tablicy, a później dodać do dowolnej ramki w kanwie. Naprawdę wychodzi, wychodzą efekty super. Głośne czytanie, mogą być jakieś... Mm, Uczniowie mogą robić jakieś prezentacje, naprawdę wychodzi to, to mega. Super jest to, że jeśli chodzi o ramki, które możecie wykorzystać, jest ich naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, na walentynki jakiś film możecie nagrać, ja to sobie odłączę, odłączę wideo i teraz wrzucam to wideo, tylko chcę ja być wideo. O, to muszę sobie, siebie powiększyć. Słuchajcie i będę, będę, o. Tak w serduszku i już jestem wycięta. To było... Jak widzicie, możemy, możemy, możemy tu naprawdę bardzo ciekawie kombinować. Jeśli z kolei chodzi o Flipgrida i Geniali, to też mamy bardzo, bardzo ciekawe opcje. Ci, którzy korzystają z Geniali i na przykład wstawiają filmy, nagrywają filmy i wgrywają je na YouTube'a, wiedzą, że z YouTube'em jest problem, bo trzeba gdzieś najpierw w tym nagrać, później przesłać na YouTube'a. A jak z YouTube'a wstawimy, to są reklamy chyba, że się tam w kodzie pozmienia, e, pozmienia jakieś rzeczy, z Flipgridem nie macie problemu, ponieważ jeśli nagracie jakikolwiek fli, film we Flipgridzie, albo wasi uczniowie nagrają, ja na przykład już korzystam po prostu tylko z tego narzędzia, żeby takie tworzyć treści bezpieczne, e, z, bez reklam i tak dalej, e, jak już nagram film, wejdę sobie w ten film, to pod spodem mam przycisk share, czyli udostępnij, tylko tutaj teraz nie pobieram na mój komputer, tylko używam tych ostrych nawiasów, czyli ten kod do osadzania, kopiuję, wchodzę sobie, wchodzę sobie do Geniali i wchodzę tutaj, gdzie mamy wsadzanie i ostre nawiasy. To jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, jak właśnie łączyć to z Geniali, jak wstawiać kody do różnych stron, no to tu właśnie dzięki... Hmm, Różnym, różnym też takim szkoleniom, które ja robię i filmikom dotyczącym Geniali, też się dowiecie, jak to robić. Wsadzam i słuchajcie, mam filmik, który będzie filmikiem bez reklam, który będzie interaktywny, pięknie osadzony w Geniali, jeśli włączę sobie oczko, zobaczcie, mamy, mamy, film, do, mamy film do odtworzenia, a samo Geniali w formie interaktywnej... Także możemy, dodać, także możemy dodać do Geniali, ponieważ Canva też ma opcję osadzania, czyli też możemy dodać sobie takim kodem do Geniali i też będzie to w pełni interaktywne. Powiem Wam, że, powiem wam, że, że troszkę chyba czas nam, czas nam powoli się kończy. Zapamiętajcie na pewno te rzeczy, które właśnie umożliwiają rysowanie i myślę, że odpowiem teraz na pytania. Właśnie dzisiaj bardzo dużo rzeczy Wam przygotowałam, ale jak widzę, 90 minut to jest, to jest dość mało czasu. Pytanie, co jest darmowe? Czy Flipgrid jest darmowy? Jest w pełni darmowy. Jest to narzędzie Microsoftu, w którym możecie robić bardzo dużo, nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę filmów. W pełni możecie moderować treści tworzone przez uczniów, ustawić wszystkie opcje czy mogą widzieć swoje filmy nawzajem, czy mogą je komentować, czy mogą dawać polubienia. Możecie także dodać napisy, wygenerować napisy do filmów, możecie wpisać własne napisy w języku polskim. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości. Są do pobrania od razu gotowe kody QR, które także są takimi kodami do rzeczywistości rozszerzonej, więc to są kody Flipgrid AR też ma naprawdę super opcje, możecie te filmy wysyłać bezpośrednio do Teamsów, do Google Classroom, więc też jest taka integracja, łączenie aplikacji i same też tematy we flipgridzie można wstawiać do Teamsów. Eee, tak. Ja oczywiście zachęcam Was wszystkich do kontaktu. Jeśli ktoś nie zna jeszcze strony Edutriki Agnieszka Halicka na Facebooku, to zachęcam do, do polubienia, do obserwowania. Też staram się odpisać, można tam pisać do mnie wiadomości. Staram się odpisywać. Jest także grupa dla nauczycieli, Edutriki i nauczycieli, więc tam też na pewno wstawiam informacje o wszystkich bezpłatnych szkoleniach. Też jest ta informacja, też będzie. Dzisiaj informacja o szkoleniu bezpłatnym dla uczniów w przyszłym tygodniu, więc też myślę, że warto będzie z tego skorzystać. A co jeszcze nam zostało dzisiaj w prezentacji? Mam taką, wysłuchajcie, giełdę pomysłów. W jaki sposób wykorzystasz inspirację z dzisiejszego webinarium? I to możecie napisać na czacie, na przykład, czy macie jakiś pomysł, co byście chcieli poeksplorować, czy może właśnie tworzenie w, w jakiś lupek rysowanie w kanwie obróbkę grafiki. E, e, czy może chcecie poeksplorować troszeczkę łączenie na przykład e, leta z Flipgridem albo e, e, Geniali z Flipgridem albo z kanwą. E, dajcie znać dajcie znać na czacie, a ja oczywiście zapraszam gorąco do tych wszystkich grup, bo tam dzieje się, dzieje się tak naprawdę magia. Pozwólcie, że ja zerknę sobie teraz do Was na... Jeśli tajniki Flipgrida, grupa Flipgrid Polska też będzie się, będzie się działo, będzie się działo z Flipgrida, też planuje dużo rzeczy porobić. Zobaczcie, że bardzo też ciekawie możemy to wykorzystywać w projektach i twinning. U mnie na przykład Flipgrid to też jest takie narzędzie do tego, jeśli na przykład tworzę projekt międzynarodowy, na przykład teraz mamy Robot Designers, to jest nowy projekt i tu na razie na przykład moi uczniowie weszli i nagrali filmy, w których się przedstawiają. Uczniowie z innych krajów mogą nagrać, swoje filmy, mogą komentować filmy, mogą także nagrywać prace swoje projektowe, bo mogą nagrywać filmy telefonem, mogą dodawać efekty, mogą słowa po polsku, po angielsku, w różnych językach wpisywać można właśnie dzięki Flipgridowi też jestem jest na przykład wewnątrz wulkanu mogę sobie dorzucić, prawda, taki filmik stworzyć, rzucić sobie w tle we Flipgridzie i na przykład opowiadać właśnie na przykład opowiadamy o wulkanach mam projekt o wulkanach, albo o komunikacji miejskiej, to mogę nagrać sobie filmik, gdzie wstawiam grafikę i, Ale dzisiaj... i jadę samochodem i o tym opowiadam więc to jest na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie tak, tak, to, to troszeczkę, troszeczkę tempo. Dajcie znać, co Wam się też najbardziej spodobało i co Was najbardziej zainspirowało do dalszej pracy. A ja Wam jeszcze pokażę mojego bałwanka, bo może Wam to też udostępnię. Zrobiłam parę takich lupek. Zobaczcie, jedna z lupek, co też zrobiłam przy użyciu gumki. Narysowałam taki kształt. Bałwanek jest przezroczysty, czyli mogę to sobie wykorzystać na przykład na flipgridzie. Tutaj oczywiście do tego bałwanka też mogę pododawać jakieś różne dodatkowe efekty i ja będę na przykład w bałwanku... W ramce i będę opowiadać coś świątecznego, będę robić albo mogę wstawić tu do Geniali i przesuwać, i ten bałwanek będzie taką lubką, która będzie odkrywała tylko jakieś fragmenty prezentacji. Więc takiego bałwanka i zrobiłam też taką gwiazdkę. No może, może tu akurat nie miałam dostęp tego tabletu graficznego, nie wyszło mi to bardzo równo. Ta gwiazdka jest przezroczysta, a te gwiazdy, to są takie dodane i na przykład mam ciekawą, ciekawy efekt, ciekawą opcję. Widzę, że tutaj chyba nie domalowałam. O jaki wstyd, że nie domalowałam tej gwiazdki, jaki to był kolor. Tutaj sobie ukradnę ten kolor. Wstawimy. Tu z takiego dodatku też skorzystałam, który się nazywa Kolor Zilla. Oznam to od Beaty Chodackiej. Dzięki temu mogę w bardzo prosty sposób. O, właściwy kolor. O dobra, tu mam nie, niedomalowane, więc słuchajcie, też jest bardzo fajna ramka możemy występować, na przykład nagrywać filmik. Jesteśmy w takiej pięknej gwiazdce z przezroczystym tłem. Eee, o, Dajcie znać, czy też Wam ta, takie, takie, takie inspiracje wyrzucić do tej kolekcji na Wayclaycie eee, i zobaczcie po prostu, jak to w ogóle super wygląda, jeśli będę nagrywać teraz filmik. O, nie włączyłam y, kamerki. Zacznijcie będę nagrywać filmik. Dodam sobie to zdjęcie z moją gwiazdką. O, proszę bardzo. O, I y, y, mogę nagrywać tutaj jako, y, jako gwiazdka. Klikam, nagrywam y, filmik. Bałwanek też fajny. Naprawdę możecie tutaj pokombinować, co, ty, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Myślę, że to otwiera bardzo dużo możliwości do, konie do dalszych działań. Dobra, jak dorzucić, to mogę Wam dorzucić tak, że bo będzie dom walentynki i zrobiłam sobie od razu lubkę taką z serduszkiem, a to jest ta lornetka, więc Działa to jak najbardziej. Jeszcze raz poproszę o kolor. To jest rozszerzenie, które nazywa się Color Zilla. Wystarczy, że wejdziecie sobie w rozszerzenia w przeglądarce i wyszukacie, zarządzaj rozszerzeniami, szukaj w rozszerzeniach, to się nazywa Color Zilla. Zobaczcie, kolor Zilla, wystarczy to sobie dodać. Dodać tutaj i później klikamy i możemy pobrać dowolny kolor. W geniali sobie skopiować, w kanwie sobie skopiować bardzo łatwo, bardzo, bardzo szybko. To znam od Beaty Chodackiej, to właśnie dzięki za też za inspirację. Myślę, że, że tutaj już koniec. Dobra, przestaję udostępniać. Nie dałam rady wyczytać wszystkiego, co było na czacie, ale widzę, że lubka, usuwanie tła, lubki, lubki, lubki się spodobały. Mam nadzieję, że też widzicie ten sens łączenia, łączenia aplikacji, bo faktycznie w jednej aplikacji nie dalibyśmy rady tego zrobić, a dzięki temu, że możemy, że możemy je łączyć, możemy tworzyć doskonałe efekty. W kanwie też jest możliwość kopiowania kolorów, ale też nie zawsze wszystkie, też nie do nie, końca nie, 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 nie wszystkie kolory są podane w takim przyborniku z boku. Przepraszam, Iolu, ja to bym, może za trzy godziny musiałam pędzić. Tak. Nie ma problemu, oczywiście ja tutaj wszystko słucham w tle i, yy, i śledzę. Oczywiście czas nam rzeczywiście umknął, jak zwykle, yy, bardzo, bardzo ekspresowo. Nie wiem, czy Państwo w ogóle poczuli, że to już półtorej godziny minęło. Yy, jak mogła już... jeszcze półtorej? Kontakt już przekazywałaś, ale ja jeszcze raz pozwolę sobie wyświetlić na slajdzie.